Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Stany Zjednoczone, Stany podzielone. Wygląda na to, że Stany się dzielą coraz bardziej. Ironią losu jest to, że Partia Demokratów, no to była partia niewolników na południu, a Partia Republikańska, no to była partia na północy antyniewolnicza. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego to jest ironia losu? No dlatego to jest ironia losu, że Partia Demokratów, no to po prostu są cwaniaczki polityczne, które w latach 1960 zrobiły takie salto. No i zmienili kolor swojej partii, można powiedzieć. W latach 1960-70 po prostu powiedzieli, że stawiają na czarnych jako grupę, którą chcą bronić. No później w latach 1970 postawili na partię homoseksualistów, których też chcą bronić. W latach 2000 postawili na partię nielegalnych emigrantów, których też chcą bronić. No i w zasadzie cała ta Partia Demokratów, no to nie broni Ameryki jako takiej, jako kraju, jako narodu, jako do budowania, tylko buduje swoją władzę, czy buduje swoje rządy na podstawie tego, że zawsze kogoś nastawia przeciwko innemu. No i teraz właśnie to ustawianie jednych przeciwko drugim, no to zaczyna się wszystko łamać na fundamentach, no bo Amerykano to jest federacja, to jest konstytucja taka krajowa, no ale wszystkie te 50 stanów na dzień dzisiejszy, no to mają swoje konstytucje, mają swoje niezaprzeczalne prawa, no i mogą decydować, co chcą. Jak popatrzycie na tą mapę, no to tam jest tych 13 pasków, czerwono-białe i tak dalej, no to te 13 pasków to znaczy, że to było 13 oryginalnych kolonii angielskich, które tam zadeklarowały się, no, zrzuciły rządy Londynu, czy rządy angielskie, no, a w lewym górnym rogu widzicie tam te gwiazdki, no to tych gwiazdek jest dzisiaj 50. No, te 50 stanów, co to znaczy? No 50 stanów to znaczy, że w Senacie Amerykańskim jest 100 senatorów, no bo niezależnie jaki jest stan, czy Kalifornia, która ma powiedzmy 40 milionów ludzi, czyli jeden na 9 Amerykanów to mieszka w Kalifornii, no to ma 2 senatorów. Czy z małe Rhode Island, które powiedzmy ma z milion, może ze 2 miliony, no i też ma 2 senatorów. No bo to jest powiedzmy federacja stanowa. I wszystkie stany głosują powiedzmy według tego, co ich stan tam, obywatele w tym stanie decydują. No jest jeszcze, są jeszcze reprezentanci, w Ameryce jest 435 reprezentantów, no i to jest mniej więcej tak proporcjonalne do ludności, czyli czym więcej ludności, tym więcej reprezentantów. No ale teraz stany, szczególnie te konserwatywne, zaczynają się denerwować. Po prostu ta wojna kultury, wojna antykultury z kulturą, no zatacza coraz większe kręgi, no i to coraz więcej ludzi zaczyna widzieć to, że po prostu nie są reprezentowani w Waszyngtonie. Waszyngton sam w sobie, no to w zasadzie jest budżetówka. To jest Partia Demokratyczna. Tam w promieniu 200 kilometrów, no to wszyscy pracują, jak nie dla rządu, to pracowali dla rządu albo będą pracować dla rządu. No i 90%, no to ci ludzie, no to są demokraci. To jest po prostu komitet centralny, to jest gospodarka planowa, to jest gospodarka socjalistyczna, to są wielkie podatki, to jest wielkie rozdawnictwo, to jest walka z przedsiębiorczością i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz wracając do konkretnych rzeczy, no to kiedy gubernator z Teksasu
powiedział wszystkim tym stanowym agencjom, że w zasadzie muszą przeprowadzić śledztwa względem rodziców, którzy w zasadzie doprowadzają do operacji młodych dzieci, zmiany płci, czyli w zasadzie dzieciaki, które mają poniżej 18 roku życia. No w Ameryce trzeba mieć z reguły 21 lat, żeby kupić alkohol, trzeba mieć 18 lat, żeby głosować, trzeba mieć 18 lat, żeby iść do wojska, no a żeby sobie amputować powiedzmy przyrodzenie, no to chłopaczek tam kilku czy kilkanastoletni może to powiedzieć, no i to rodzice w niektórych stanach wykorzystują, po prostu mają za sobą niektóre stanowe rządy. No i właśnie tu się coś takiego stało, że w Teksasie powiedzieli, że będą ścigać tych rodziców, którzy dobrowolnie pozwalają na usunięcie zdrowego organu ludzkiego, no to w Kalifornia, komunistyczna Kalifornia, politycy zaproponowali prawo, że stan to będzie taki stan dla uchodźców rodzin czy tam ludzi, którzy mają dzieci, które mają tą no kiedyś to się nazywało, że kiedyś no to było, do tej pory chyba nawet jest to określane jako choroba psychiczna, że to jest euforia ta transgenderyzmu, no to w ten sposób podręczniki psychiatry, psychologii ciągle to traktują, no ale politycy traktują właśnie tą grupę jako grupę, którą można używać do rozgrywek pomiędzy wszystkimi Amerykanami. Ta dyskusja jest po prostu gorąca, jest tak gorąca, jest wrząca. Lia Thomas, no to jest pływaczka, która ma w sumie penisa i ma jądra, no ale czuje się dziewczyną, no i wygrywa medale. Tam dziewczyny nie podskakują, pływają, przegrywają, no ale ta dziewczyna to ma grdykę jabłko Adama, ma 2 metry chyba 3, ramiona, rozstaw ma nieprawdopodobny i po prostu, i nawet w 2019 roku, no to jeszcze ta dziewczyna pływała jako chłopak, zajmował 4., 5., 6. miejsce, no a teraz jako dziewczyna po prostu wygrywa wszystkie medale. No i najdziwniejsze jest to, że na widowniach po prostu klaszczą, pewne grupy klaszczą, a spora grupa, no szczególnie rodzin tych zawodniczek, które po prostu mają, są mniejsze, słabsze, przegrywają, ale będą pływały, no bo jeżeli nie będą pływały, no to jeżeli dostały się, mają jakieś stypendium studenckie, no to wywalą, to uczelnia ich wywali. Tak, także że w zasadzie Lia Thomas, taka sytuacja jest ta, że ci, co na końcu przegrywają, to finansowo przegrywają. No i tego rodzaju rzeczy po prostu powodują to, że Amerykanie, ta antykultura doprowadza ich do rozpaczy, no i decydują ustanawiać swoje własne prawa stanowe. Idaho zaproponowało taką ustawę, że w zasadzie rodziny tej kobiety, która miała skrobankę po szóstym tygodniu ciąży, czyli to 1,5 miesiąca, no to są 2 spóźnione miesiączki, no to jest to dosyć sporo, tak, 6 tygodni, no to większość osób, większość kobiet może, powiedzmy, powinna być na tyle
świadoma, żeby jeżeli ma zrobić, no to zrobić to przed 6. tygodniem, no to Oregon, który jest stanem obok, zaproponował, że budżet będzie miał na 15 milionów właśnie na te skrobanki dla kobiet spoza stanu. Także się przepychają. No, jeden stan robi to, drugi stan robi tamto. Także niby w Waszyngtonie powinna być jakaś zgoda, no ale nie ma. Nie ma, dlatego że Stany zobaczyły, że w Waszyngtonie nie będzie zgody, to robią według tego, co ich właśnie obywatele robią. Także konserwatyści, republikanie, no pchają te społeczne, te socjalne, tą politykę i te ustawy, czy przepisy, czy cały ten w tym kierunku, żeby no jakoś to opanować, żeby obronić, żeby wrócić. Najwyższy sąd najwyższy Stanów Zjednoczonych niedługo zacznie podejmować decyzję na temat właśnie skrobanek. No ciekawe jest, że Lewica mówi, że skrobanki no to są konstytucyjnym prawem. No tam nie wiem, czy Waszyngton i cała reszta tych wszystkich ludzi, którzy podpisywali konstytucję, akurat się zastanawiali, czy skrobanka no to jest konstytucyjna. No szczególnie, że tak mało ludzi mieszkało w Ameryce i każdy nowonarodzony obywatel był na wagę złota. No ale lewacy od Waszyngtonu do Vermont popychają, żeby był dostęp większy dla właśnie do skrobanek, popychają te wszystkie prawa wyborcze, no ale w jakie to prawa wyborcze? No to oni chcą, żeby to były wybory kopertowe, oni chcą, żeby po prostu można było się zarejestrować na dzień wcześniej, żeby można było się zarejestrować mieszkając 3 tygodnie i tak dalej. No takie rzeczy, które normalny człowiek w zasadzie mówi, no prawo do głosowania jest coś takiego poważnego, że to naprawdę wypada przyjść samemu. To naprawdę wypada się zarejestrować osobiście pół roku wcześniej. To naprawdę wypada mieszkać w jakimś tam miejscu, żeby dopiero poczuć się, że ma się prawa do tego głosowania. No i walczą większość tych stanów lewackich, no to właśnie mają tych no grupa kochających inaczej, grupa tym LGBTQIX plus minus, te wszystkie litery, tam nie wiadomo kiedy to się wszystko skończy, no jest tyle tych różnych odmian ludzi, którzy kochają inaczej, no i wykorzystują ich, no ale to właśnie tak się 10-20 lat temu, no ta miłość dwóch homoseksualistów czy dwóch lesbijek, no to wyglądało tak ładnie, co to może się stać. No a teraz wygląda na to, że ta dwumetrowa Lia Thomas z Grydyką Adama no po prostu wygrywa zawody. No i teraz kobiety są niczym. Kobiety są niczym, no bo każdy normalny widzi, że za 5 czy 10 lat no to już nie będzie kobiet jako takich. One przestaną konkurować, przestaną starać się pływać, no bo jak mają przegrywać, no to po co mają w ogóle startować? No i sporty kobiecy będzie zniszczony. No to naprawdę jest przykro słuchać ludzi, którzy nie widzą, że ta równia pochyła, po prostu się toczy. No i ten sport to wszystko właśnie udowadnia. No, oczywiście, że każdy normalnie się zgadza z tym, że jeżeli Lia Thomas uważa, że jest dziewczyną, no to niech sobie uważa, że jest dziewczyną, no ale ona nie może konkurować z dziewczynami, które mają macice, które mają pochwę, mają różne inne przyjemne kobiece sprawy, no a kobieta, która nie ma piersi, a ma do tego jeszcze ptaka, no to już jest naprawdę, to już naprawdę jest spory
przesada. No, nie będę używał mocniejszych określeń, bo przypuszczalnie tam będą cięcia. Także szczególnie w tych Stanach zachodnich, i tych środkowych, no to ta różnica pomiędzy Stanami socjalistycznymi i konserwatywnymi, liberalnymi, no to jest, przepaść jest coraz większa, Najgorsze jest to, że coraz więcej Stanów jest kontrolowanych przez jedną partię. W niektórych Stanach jest do tego dochodzi, że Stany, gdzie 40% głosowało powiedzmy na Trumpa, mają zero reprezentantów w Kongresie. Powiedzmy na 12-13 reprezentantów jest tam zero republikanów, pomimo że powinno być co najmniej 4-5, no bo jest 40% republikanów. No to jest ta paranoja polityczna, wyborcza i tak dalej, Ta kontrola jednopartyjna, jednopartyjna sytuacja w Stanach. No na dzień dzisiejszy to tylko dwa stany, Minnesota i Virginia, mają dwupartyjny kongres stanowy, a 30 lat temu to 15 stanów było dwupartyjnych, teraz zostały już tylko dwa stany dwupartyjne. To wszystko teraz się tak rozdzieliło, że 48 stanów, no to są albo opanowani przez republikanów, albo opanowani przez socjalistów. No i to jest też odbicie, można powiedzieć, lustrzane w tym, co się dzieje w Waszyngtonie. Także ta polaryzacja to idzie coraz bardziej. Także te stany niebieskie, czyli te socjalistyczne i stany czerwone, ironicznie nie komunistyczne, a konserwatywne, no to mają to nie są troszkę różne, one są radykalnie różne. To jest aż straszne, jak Ameryka po prostu, jak ludzie w Ameryce i jak Stany w Ameryce się kompletnie rozdzieliły. Ta wspólnota w Waszyngtonie kompletnie nie została osiągnięta. No i konsekwencja jest taka, że ludzie przeprowadzają się, to się zaczynają robić po prostu w niektórych miastach, niektóre dzielnice się robią, czy socjalistyczne, czy konserwatywne, miasta, stany, no i to jest jedna wielka przemiana. Ameryka, no przez ostatnie pokolenie, to już właśnie to się dochodziło do tego, że ludzie właśnie przeprowadzają się po swojej własnej myśli politycznej, no i do tego jeszcze w Ameryce jest coś takiego, że można robić te mapy wyborcze, one się przesuwają, to jest tak, że jeżeli są jakieś plany polityczne, no to idzie to ta dzielnica, tamta dzielnica, ta ulica, ta rzeka i tak dalej, i tak dalej. To wpływa na to, że można wybierać jakoś inaczej. No i tak jak te stany zrobią się czy niebieskie, czy czerwone, no to później jak są jednopartyjne, no to później tylko wszystko przychodzi, kto jest za, kto przeciw, nie widzę, przechodzi. No i to jest niebezpieczne, tak? To jest niebezpieczne, no bo ludzie, którzy mają inne spojrzenie polityczne, po prostu milczą albo prędzej czy później się przeprowadzają. No 30 tych kongresów czy stanowych, no to jest w republikańskich rękach, 20 jest w demokratycznych. No i teraz oni mają jakąś wspólną formę taką, że po prostu robią
te same przeprowadzają ustawy polityczne na poziomie stanowym, no bo i to będzie tsunami, to teraz będzie takie tsunami, które to będzie, to zniszczy w sumie, bo co się działo? No demokraci blokowali wszystko na poziomie Waszyngtonu, no to teraz Republikanie robią to na poziomie swoim